Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, Daszbór. Cieszymy się z pięknej i słonecznej pogody, ale leśnicy patrzą w bezchmurne niebo z niepokojem? Niestety tak. Każdego roku, w zasadzie od marca do końca września, jest podwyższony alert, gotowość do gaszenia pożarów w lasach, bo jest to taki sezon pożarowy. Zimy są bardzo suche, mało śniegu. Ściółka po takim sezonie zimowym jest bardzo wysuszona, nawet często zdarza się, że jest bardziej sucha niż kartka papieru. Więc wystarczy mała iskra, drobny niedopałek, aby rozpętać ogromny pożar i zrobić ogromne szkody w naszych pięknych lasach. I teraz już mamy jak poważną sytuację? Bardzo poważną w lasach? Jest sucho, ale jak patrzyłem rano na naszą mapę zagrożenia pożarowego, nie jest tak źle. Na razie jest zagrożenie średnie i niskie na całym terytorium kraju. Ale oczywiście widzimy prognozy pogody, ma być ładna pogoda przez najbliższe kilka dni, zatem to się może zmienić, stan się może pogorszyć, dlatego tutaj w ramach takiego apelu i przestrogi nie jeździmy samochodem do lasu, nie wjeżdżajmy nim na tereny leśne, nie palmy papierosów, nie palmy ognisk, to jest oczywiście zakazane pod groźbą mandatu od strażników leśnych, ale w przypadku, kiedy jest już szkoda w większych rozmiarach, wówczas nawet już sprawa karna przed sądem powszechnym, no i także nawet pozbawienie wolności w ramach takiej kary za to leśne szkodnictwo. Czyli już teraz powinniśmy być ostrożni, bo to człowiek w większości odpowiada za pożary w lasach. Znaczna większość pożarów to rzeczywiście ręką człowieka zostało rozpętane. Niestety, bo to 65% takich pożarów właśnie, które z ręki człowieka zaczęły trawić nasze lasy. I to jest ogromny problem, dlatego że dbamy o lasy, chcemy dbać o lasy, ekologia jest bardzo modna, jednocześnie kiedy jedziemy w ramach jakiejś akcji ekologicznej do lasu, wjeżdżamy samochodem na teren leśny, a tutaj nawet pokrywa silnika, która często ma nawet kilkaset stopni, może rozpętać ogromny pożar. Zatem musimy przede wszystkim myśleć. Ta rozwaga jest kluczem do sukcesu, do tego, aby przyroda nie ucierpiała, ale żebyśmy my też mieli spokojne sumienie, wracając do domu. Czyli wydaje nam się, że oczywiście ogniska nie palimy, grilla w niedozwolonym miejscu też, a okazuje się, że nawet wjechanie autem może być groźne dla lasu. Co do zasady to jest zakazane. To jest przepis ustawy o lasach, w której wspominamy, że nie wolno wjeżdżać samochodami czy w ogóle pojazdami silnikowymi do lasów. Tylko samochody uprzywilejowane i samochody, które mają specjalną przepustkę i zgodę lasów państwowych, mogą wjechać do lasu. Niemniej jednak zdarzają się wypadki, że często zostawiamy szlabany na wjazdach do lasu i wówczas, kiedy mamy pożar, służby nie dojeżdżają na czas i na miejsce. Tak? Nawet do tego stopnia dochodziło, że w ubiegłym roku osoba zmarła podczas spaceru do lasu, dlatego że kartka nie dojechała na czas, bo ktoś niestety zostawił szlaban. Ale wracając do pożaru, pani redaktor, to też ważna sprawa. Jako Lasy Państwowe mamy flotę powietrzną, gaśniczą flotę powietrzną, która gasi te pożary w zarodku, ale także gasi wielkopowierzchniowe pożary. I notabene jeszcze 2 lata temu byliśmy jedyną służbą w Polsce, która miała właśnie leśną flotę powietrzną, która gasiła pożarne. Straż pożarna nie dysponowała czy samolotami, czy helikopterami. A jaki poziom wilgotności ściółki leśnej oznacza, że zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasów? To jest bardzo ważne. Nadleśniczy, czyli zarządca danego kompleksu leśnego, musi zgodnie z przepisami zamknąć las, jeżeli ściółka leśna ma poniżej 10% wilgotności, przez 5 dni z rzędu. My takie pomiary robimy o godzinie 9 i o godzinie 13 każdego dnia w tym okresie pożarowym. Jeżeli przez 5 dni utrzymuje się taka bardzo sucha ściółka, wówczas nadleśniczy zamyka dany kompleks leśny, informuje o tym na specjalnych tablicach, informuje o tym w lokalnych mediach oraz oczywiście zwiększamy ilość patroli Straży Leśnej. A czy w którejś części naszego kraju jest gorzej i bliżej do wprowadzenia tego zakazu leśnego? Bo teraz pan powiedział, że jest średni ten stopień zagrożenia. Na dzisiaj jest bezpiecznie, dosyć bezpiecznie, dlatego że mamy poziom średni i niski, więc przynajmniej 5-6 dni dużego słońca, wysokiej temperatury, aby ewentualnie można było myśleć i mówić o zakazie wstępu do lasu. I to my sami powinniśmy się orientować, czy taki zakaz obowiązuje? Czy są jakieś wtedy informacje umieszczone gdzieś w pobliżu lasów? Oczywiście, zawsze idąc do lasu, sprawdźmy sobie bank danych o lasach. Tam jest mapa, na której wskazujemy zagrożenia pożarowe, ale także inne informacje, która także działa w trybie offline,
więc jest dobrą aplikacją na smartfon, kiedy wybieramy się na spacer do lasu, kiedy mielibyśmy się przypadkiem zgubić, wówczas dotrzemy do punktu do punktu, z którego wyruszyliśmy dzięki takiej mapie, ale także, no tak jak wspomniałem, tablice ogłoszeń, a także lokalne media będą o tym informowały. Wspomniał pan o tej flocie do gaszenia pożarów. Jeśli my zobaczymy taki pożar albo jakąś sytuację niebezpieczną, to kogo powinniśmy wtedy poinformować? Oczywiście 112, ewentualnie 998, no i oczywiście lokalnych leśników po to, aby mogli często jako pierwsi dotrzeć na miejsce i rozpocząć akcję gaszenia pożaru, bo to też co do zasady, każde nadleśnictwo ma swój sprzęt do gaszenia pożaru. Począwszy od motopomp, takich małych urządzeń na przyczepkach, przez własne samochody gaśnicze, co także jest ciekawostką i niewiele osób o tym wie. Lasy państwowe dysponują własnymi samochodami gaśniczymi. Mówię o tym, że kiedy my coś zauważymy, ale jak rozumiem, leśnicy codziennie monitorują lasy. Także pod tak, tym kątem. Oczywiście, posiadamy setki wież obserwacyjnych. Już dzisiaj większość jest zcyfryzowanych. Mamy kamery, które mają bardzo duże zbliżenia, ale oczywiście nic nie zastąpi prawnego oka człowieka, który od lat obserwuje lasy, który od lat zajmuje się pożarami i wie, jak wygląda nawet najmniejszy pożar, wie, jakie są objawy takiego pożaru i wie, jak go wykryć, jak go dostrzec, bo to też jest bardzo ważna umiejętność. No i każdego dnia setki osób w Polsce patrolują te lasy po to, aby właśnie takich sytuacji jak pożary czy innego rodzaju szkodnictwo leśne nie dochodziło. I już na koniec naszej rozmowy. Wymieńmy tych katalog zachowań, których no nie można się dopuszczać w lesie. Powiedzieliśmy, nie można wjeżdżać autem. Co jeszcze, jeśli chodzi o to zagrożenie pożarowe? Czego robić nie wolno? Przede wszystkim nie wolno rozpalać otwartego ognia w linii 100 metrów od kompleksu leśnego. Jest absolutny zakaz i to jest jakby pod groźbą kary mandatu do 500 zł. Nie wjeżdżamy samochodem, nie wjeżdżamy także quadami czy crossami, nie robimy sobie tak zwanego offroadu po lesie, bo niszczymy przyrodę. I tutaj także to jest napiętnowane przez Straż Leśną, przez inne służby, z którymi współpracujemy. No i oczywiście zawsze nie wyrzucamy śmieci do lasu, a nawet zachęcam do tego, żeby idąc na spacer, zabrać ze sobą worek i zbierać te śmieci, które napotkamy na swojej drodze. I grilla też nie rozpalamy, tylko weźmy kanapki na przykład ze sobą. Zdecydowanie tak, polecam. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski był gościem poranka 7.09. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, też bur. 7.09. Twój początek dnia.